Święta Kingo, módl się za nami. Święty Stanisławie, módl się za nami. Święta Faustyno, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święty Antoni, módl się za nami. Święty Ojcze Pio, módl się za nami. Błogosławiony Jerzy Popiełuszko, módl się za nami. Święta Tereso, módl się za nami. Święta Barbaro, módl się za nami. Święty Jan, módl się za nami. Święty Wawrzyńcze, módl się za nami. Święty Franciszku z Asyżu, módl się za nami. Wszyscy święci, święty Boże, módl się za nami. Czcigodny księże biskupie, w imieniu parafian, a zwłaszcza w imieniu fundatorów tych figur, które są opisane i podpisane, bardzo serdecznie proszę ich o błogosławienie, by byli ci święci dla nas szczególnymi wzorami, szczególną opieką nas zdarzyli, wypraszali nam potrzebne łaski. Wszystkich zgromadzonych informuję, że dwóch figur brakuje z powodów technicznych, ale ksiądz biskup też obejmie je swoim błogosławieństwem. To święty Władysław i święta Kinga, którzy mają dotrzeć do nas za kilka dni. Niech wszyscy, którzy uczestniczą w tym obrzędzie, obudzą sobie dzisiaj szczególną chęć naśladowania naszych patronów. Pan z wami i z duchem Twoim, wspomożeni naszym imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wielbimy Cię w świętych Twoich. Życie ich jest dla nas wzorem, a stawiennictwo wyjednywa nam Twoją pomoc. Przez naśladowanie ich cnót oczekujemy dziedzictwa Twojej chwały. Pobłogosław te figury świętych Wojciecha, Floriana, Ambrożego, Rity, Stanisława, Kingi, Faustyny, Jana Pawła II, Józefa, Maksymiliana Kolbego, Antoniego, ojca Pio, księdza Jerzego Popiełuszki, Teresy od Dzieciątka Jezus, Władysława, Barbary, Agnieszki, Jana, Nepomucena, Wawrzyńca i Franciszka z Asyżu. Sprawa, byśmy nie tylko wzywali ich stawiennictwa, ale także naśladowali, aby w ten sposób stać się wiernymi świadkami Twojej prawdy i miłości. Użyj nam, Panie, za pośrednictwem tych świętych, których figury błogosławimy, potrzebnych łask. Prosimy również o szczególne orędownictwo, opiekę dla tych rodzin, wspólnot i osób, które te figury szczerym i ofiarnym sercem ufundowały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pod Twą obronę, Ojcze na niebie, grono tych dzieci swój powie.